Hej, cześć wszystkim, z tej strony ja, Nidżalisu, a dziś nagrywam już 15 odcinek z Adwentowego Daily. W dzisiejszym odcinku będziemy montować creepy i jakąś tą śrubkę z poprzedniego odcinka. Wyświetla ma się tutaj, czy tam tutaj, karta z poprzednim odcinkiem. A ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. A, jeszcze jedna, nie zapomnijcie zostawić subika z dzwoneczkiem i łapeczki w górę. Rzeczy potrzebne nam dzisiaj będą to woda wymieszana z mydłem, strzykawka, igła i trochę kluczy. I oczywiście cały zestawik. To zapraszam do oglądania. Dobra, więc ja już jestem. Zabieram się właśnie za rozpakowywanie igły i strzykawki. Pierwsze co, to właśnie rozpakowujemy igłę i strzykawkę, żeby wymienić gripy. Więc ja już mam tutaj igłę i tutaj trzeba to wszystko zrobić. Jest sukces. Pierwszy creep schodzi. Dobry patent. Trochę męczący, ale... O! Czekajcie. Zajmę sobie jedną rzecz. Jest! Zdjąłem! Dobra, to lecimy odmontowywać drugi. Więc ja już jestem, zdjąłem oba gripy właśnie tym sposobem. Tutaj mam, nie ucierpiały nawet. W ogóle nie ucierpiały. A ja właśnie wyciągam nóżki sztuki nieśmigane. O, takie. Poprzedni odcinek prawdopodobnie niestety musiałem trochę pokombinować. I może będzie później niż miał być planowany. Tutaj niestety będą nam potrzebne już takie małe śrubki. Tego nie śrubki, tylko klucze. Poszukiwanie klucza odpowiedniego. To ma zająć chwilę, więc widzimy się za chwilę. Dobra, więc ja już właśnie zakładam pierwszego gripa. Chyba dotąd, z tego co pamiętam, mam zaślepkę, muszę jeszcze zmieścić. Dobra. Tak, najwyżej się jeszcze trochę pokoju. Dobra, więc jak ja już zamontuję tego pierwszego, to widzimy się. Ja właśnie już zaślepiam tą taką zaślepką. Dobra. O. To za zaślepka. To widzimy się za chwilę, bo chyba zgubiłem zaślepkę. Może lepiej jakbym najpierw wykręcił śrubę, a dopiero później zaczepił zaślepkę. Dobra, zakręcamy śrubę. Więc macie tajemnika.
Więc co, ja tutaj już tylko śrubki jeszcze trochę pokręcam. I zaślepamy od tą zaślepką. O! Pierwszy grip założony. Teraz lecimy na, po drugi. Dobra, więc ja już założyłem tutaj gripa, tutaj gripa. Potem będziecie mieli przybitki, jak to wszystko wygląda. I co, zajmujemy się teraz jedną z rzeczy. Czyli taką, o, śrubką. Nie, mam już pomysł, gdzie ją przykręcić, więc się za to zabierzmy. Dobra, więc ja już skończyłem. Właśnie teraz wam pokażę efekt. Tutaj właśnie gripy po jednej i po drugiej stronie wyglądają właśnie tak. I tutaj zamontowałem tą niebieską śrubkę. Właśnie tak to się fajnie prezentuje. Dość ładnie do tego rowera. Co? No, trzyma się dość nieźle. Dobrze się trzyma, jak się będzie jechać i będzie się wciskać hamulec, to się dobrze wszystko trzyma. No, mi się tak osobiście podoba. Napiszcie w komentarzach, jak wam się podoba. Czy te gripy pasują do tego roweru? Czy tak średnio? No, no to przechodzimy do przybitek. Więc to by było na tyle, więc oczywiście kwimy. Właśnie spodobał, nie zapomnijcie zostawić subika z dzwoneczkiem i łapeczki w górę. I zapraszam was jutro, 16 grudnia, na kolejny odcinek, więc siema!